Turystyczny Audieres Etron GT od Wiera z Gdańska. 600 km nie do opanowania. Przed zakupem nowego samochodu warto skorzystać z opcji jazdy testowej u Wilera. W każdym z salonów znajdziesz kilkanaście modeli, które możesz zabrać na przejażdżkę ze sprzedawcą. Niestety, czasami kończy się to w bardzo nieprzyjemny sposób. Właśnie taki finał miała jazda testowa elektrycznym Audi RS e-tronem GT po ulicach Gdańska. Okoliczności zdarzenia nie są jeszcze znane, ale najprawdopodobniej kierujący nie dostosował prędkości do warunków. Stracił panowanie nad sportowym autem i wjechał do lasu. Tam auto dachowało i zostało kompletnie zniszczone. Elementy były porozrzucane w promieniu kilkunastu metrów. Na szczęście kierowca wyszedł z auta o własnych siłach i doznał tylko lekkich obtarć. Z jazdą sportowymi autami na drogach publicznych nie ma żartów. Potencjał elektrycznego napędu, gdzie moc dostępna jest praktycznie w każdym momencie, może zaskoczyć. Szczególnie niedoświadczonego kierowcę. Audi RS e-tron GT napędzany jest przez dwa silniki, które łącznie generują moc 598 koni mechanicznych oraz moment obrotowy wynoszący 830 Nm. Korzystając z funkcji procedury startu, moc chwilowo wzrasta do 646 koni mechanicznych. Wtedy jesteśmy w stanie rozpędzić się od 0 do 100 km na godzinę w 3,3 sekundy. Prędkość maksymalna RS e-trona GT to 250 km na godzinę. W polskich salonach cennik tego modelu startuje od 617 800 zł. Ceny opcji nie należą oczywiście do niskich, więc szybki wzrost tej wartości nie jest żadnym problemem. Sam zakup ceramicznego układu hamulcowego, którego oderwane elementy widać na zdjęciach, to koszt ponad 30 tysięcy złotych. Najważniejsze, że kierowcy udało się z tego wyjść cało. Fotografia facebook.com/assistance112247 pomoc drogowa. Udźwiękowienie Studio OSTROSC. Autor MOTOFILM.pl.